Holandia szuka pielęgniarek. Proponuje auta i rowery. Holandia rekrutuje pielęgniarki w Belgii. Proponuje wyższe pensje i auta służbowe. Niderlandzkie firmy opiekuńcze szukają pracowników w Belgii. Tamtejsze pielęgniarki są kuszone wysokimi zarobkami: służbowymi samochodami czy rowerami. To nie jest etyczne. Twierdzi Ellen De Vandeler, przedstawicielka największej organizacji personelu pielęgniarskiego w belgijskiej Flandrii. Firmy opiekuńcze z Limburgii i na południu kraju, takie jak Zuiderland, Sewagram i Mondrian, zabiegają o pracowników w Belgii, ponieważ trudno ich znaleźć w Niderlandach. Aby zachęcić m.in. Pielęgniarki do pracy w niderlandzkich placówkach, firmy oferują im wyższe pensje, wylaźlingowanie samochodu, a także atrakcyjne umowy dotyczące rowerów. Rekrutacja nigdy nie była tak intensywna. Gert Berden z Belgijskiego Związku Zawodowego Union 4U zauważa, że rekrutacja personelu w Belgii trwa od lat, ale jeszcze nigdy nie była tak intensywna. Zdarza się, że holenderscy rekruterzy wysyłają prywatne wiadomości do flamandzkich pielęgnarek za pośrednictwem portali społecznościowych, powiedział belgijskiemu dziennikowi, Hetbelang van Limburg, Berden. Mieliśmy już konkurencję między szpitalami, potem między szpitalami i ośrodkami opieki stacjonarnej, a teraz do tego doszła konkurencja z zagranicy, twierdzi Ellen de Vandeler z NVKVV, cytowana przez dziennik, The Telegraph. Jej zdaniem Holandia powinna zaprzestać rekrutacji, a rząd powinien poprawić warunki płacowe i socjalne pielęgnarek holenderskich.